Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować domowy ramen na bazie kości wieprzowych, drobiu oraz kaczki. Zajmiemy się kośćmi wieprzowymi. Są to kości od schabu. Pozbyłem się błon. Zalewam zimną wodą i odstawiam na godzinę. Kolejnym krokiem jest wstępna obróbka cieplna. Blanszujemy kości około 5-6 minut. Następnie pod bieżącą wodą ostatni raz je umyję przed gotowaniem. Takie rozwiązanie sprawi, iż na tym etapie pozbędziemy się części burzowin, dzięki czemu nasz ramen będzie bardziej klarowny i przejrzysty. Pojawiają się pierwsze burzowiny, zdejmujemy je oczywiście i na tym etapie można dodać warzywa. U mnie jest to świeży imbir, por oraz główka czosnku. Powyższa zawartość garnka będzie gotowała się przez najbliższe 3 godziny, a w międzyczasie przygotuję drób. W bemarze znajduje się kilogram skrzydełek drobiowych. Tasakiem siekam kości, żeby się połamały, żeby podczas gotowania kolagen wypłynął w całości. Dodatkowo mam jedno duże udko kacze, które też posiekam, aby te kości się połamały. Tak jak w przypadku kości wieprzowych, zalewam wszystko zimną wodą i odstawiam na godzinę, aby spuścić jeszcze ostatnie ilości krwi. Po godzince nie zapomnijmy mięsa zblanszować. Zblanszowane mięso dodajemy do naszego wywaru. Jak widzicie, spora ilość wody już wyparowała po 3 godzinach. Po włożeniu całego mięsa zaleję do pełna zimną wodą i przez najbliższe 3 godziny wywar będzie dalej się gotował. Nie wyobrażam sobie ramenu bez jajek Nitamago. Jajka Nitamago marynujemy w zalewie na bazie z wody, sosu sojowego jasnego bądź ciemnego, cukru brązowego, sosu mirin oraz ząbku czosnku. Jajka wcześniej oczywiście ugotujemy na pół miękko, pół twardo, zwał jak zwał. Będziemy gotować je przez 6 minut. Następnie od razu wrzucimy do zimnej wody z kostkami lodu. Dzięki temu zahartujemy i powstrzymamy proces gotowania. Następnie to obierzemy ze skorupki i wrzucimy do tej przepysznej marynaty i przez najbliższe 24 godziny jajka będą chłonąć japońskie smaki. Moim ulubionym patentem w kuchni są torebki plastikowe z suwaki. Dzięki nim zaoszczędzam bardzo dużo miejsca w lodówce. Polecam
takie wykorzystanie torebek do marynad różnego typu, czy to do jajek nitomago, czy marynowania karkóweczki na grilla. Po 6 minutach ze stoperem w ręku od razu trzeba przełożyć te jajka do lodowatej wody wypełnionej kostkami lodu i zatrzymać proces gotowania. Dzięki temu żółtko będzie cały czas płynne nawet po 46 godzinach marynowania. A są takie jajka, które zwą się stuletnimi. Witajcie kolejnego dnia w mojej kuchni. Po 8 godzinach gotowania powstała taka galareta pozbawiona kości, mięsa i warzyw. Teraz to przekładam z powrotem do garnka i zamieniam to w płyn. Jak mogliście zauważyć wcześniej, nie przyprawiałem wywaru żadnymi takimi aromatycznymi przyprawami. Dlatego potrzebne jest przygotowanie zalewy tare, która nada charakteru naszemu wywarowi. Tare przygotuję na bazie sosu sojowego, sosu rybnego oraz sosu mirin. Wszystkie te trzy składniki podgotuję, aby one się połączyły. Tare dodajemy bezpośrednio na nasz talerz. 2-3 łyżki wystarczą na 3-4 chochelki. Naprawdę jest to intensywne, ale jest nosicielem smaku i smaku umami. Zabierzmy się za dodatki. W ramenie nie może zabraknąć mięsiwa. W moim ramenie wystąpi szarpana wieprzowina w sosie teriyaki. Piekła się przez 6-7 godzin w niskiej temperaturze. W specjalnej zalewie, którą opiszę na moim blogu. Pamiętajcie, chilloutsgrillem.pl. Polewam ją jeszcze kilkoma kroplami sosu teriyaki od Mr. Minga. 10 minut w 150 stopniach Celsjusza i będzie nadawała się do japońskiego rosołku. Dodatkowo kapusta pak choi, zarówno zielone liście, jak i biała część, cebula dymka, kiełki fasoli mung, przepyszny makaron ramen, a jakże, od Mr. Minga, i wszystko posypę białym sezamem. Hola hola, zapomniałbym jeszcze o jajeczkach. Zobaczymy, czy aby na pewno żółtko jest płynne, ale to za kilka chwil. Jeszcze szybkie ujęcie tare. Nic wam to pewnie przez obraz nie powie, ale pachnie zajebiście. Powróćmy do naszego wywaru.
tak on właśnie wygląda po zagotowaniu. Pływa tu jeszcze kilka różnych nieczystości, resztek warzyw i kości oraz mięsa. Należy to wszystko przecedzić przez ceratę. Taką ceratę możecie kupić w każdej aptece. Ja zrobię trochę to niechlujnie. Pod tą ceratę jeszcze mogłem sobie zawiązać jakąś gumką, recepturką czy sznurkiem. Ale lubię sobie utrudniać życie, więc lecimy na żywioł. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda wywar. Teraz dodam płatki kombu, czyli suszone algi morskie. Nadadzą dodatkowego posmaku ramenowi. Przede mną jeszcze jest poszatkowanie pak choi oraz dymki. Słyszymy się już za kilka chwil. Jednym z ostatnich kroków przygotowania ramenu jest ugotowanie makaronu o takiej samej nazwie. Do wrzącej, osolonej wody wrzucamy makaron i gotujemy 4 minuty. Wreszcie nadszedł czas na nakładanie. Odcedzony makaron wrzucamy. I tutaj się zatrzymam, bo powinienem w tym momencie dodać 2-3 łyżki tare. Ale o tym zapomniałem. Dodałem już na samym końcu, kiedy kamera tego nie uchwyciła. Oczywiście układamy naszego pulled porka w sosie teriyaki. Garść kapusty pak choi. Tej zielonej części i tej białej, kiełki fasoli mung i wyczekiwane długo jajo smoka. Pięknie koloru chwyciło od sosu sojowego, a zobaczymy, jakie żółtko. I proszę Państwa, jest płynne, zostało płynne, udało się. Jest sukces. Tak to się prezentuje z bliska. Zobaczcie i ocencie sami. Wkładamy do miski 2 połóweczki i teraz wszystko zalejemy bulionem. Na koniec obficie posypujemy sezamem i możemy przejść do konsumpcji. W tym miejscu chciałbym Wam wszystkim podziękować, że wytrwaliście do końca. Poprosić Was o subskrypcję, zostawienie łapki i napiszcie w komentarzu, czy podobał Wam się odcinek. A ja już przechodzę do długo wyczekiwanej konsumpcji. Dzięki za uwagę. Piona!